Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, potężne demonstracje przewaliły się w ciągu weekendów, w sobotę i niedzielę w poprzek Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dziesiątki tysięcy protestujących Amerykanów, no też szabrujących, robiących zamieszki i tak dalej, było na ulicach amerykańskich. W Seattle to jest, jak się popatrzy na Amerykę, tu jest Atlantyk, Nowy Jork, tutaj jest Kanada, tu jest Pacyfik, Kalifornia na dole, to Seattle jest tutaj pod granicą. Rzucało w sumie kamienie, koktajle Mołotowa, strzelali fajerwerkami w policję. No nie strzelali jeszcze z broni, no ale to chyba niedługo nadchodzi. No i oni są zaangażowani w miejscu przy jednej z komend policyjnych. Około 15-20 osób było aresztowanych i około 20 policjantów było zranionych, także tam niezły bałagan był. Portland, Oregon. Oregon, no to jest właśnie od strony Pacyfiku. Na górze jest Washington State, a poniżej jest troszeczkę Portland. Tu na dole byłaby przy Pacyfiku Kalifornia. No tam to już się leją od 50 dni. Portland, Oregon, no to jest w zasadzie socjalistyczne, komunistyczne miasto. Tam socjaliści wygonili podatkami biznes. W parkach to pozakładali namioty dla bezdomnych. Smród, brud i ubóstwo. Srają na ulicach, srają w parkach. No i miasto mówi, że to po prostu trzeba pomagać. No a to jest banda narkomanów, banda pijaków pod jak się tam pojedzie pod autostradą, to oni mieszkają tam. Mieszkają w dziuplach. Narkotyki są na wierzchu, alkohol jest na wierzchu. Nie ma tam mrozu. To jest właśnie ciekawe, że tam jest taki klimat w miarę mokry, ale nie ma mrozu. Także tam jest przyjemniej niż w Kalifornii, bo w Kalifornii jest dosyć gorąco, a tutaj jest troszeczkę, nie jest tak gorąco, ale nie ma mrozu. Także w środku miasta, ja zrobiłem też taki filmik na ten temat, w środku miasta to taka enklawa się komuna zrobiła. No i to już to się dzieje od 10-15 lat. Także 50 dni protesty są, chodzą te bandziory w maskach przeciwgazowych, noszą najróżniejsze tarcze robione ze sklejki, mają dmuchawy do zmuchiwania liści po prostu, takie na benzynę, także kiedy tam gaz łzawiący jest czy coś, no to oni dmuchają to i oczyszczają, można powiedzieć, albo przedmuchują ten dym w kierunku policjantów. Chodzą z kijami bejsbolowymi, no i też chodzą z kijami do hokeja. Także to jest grupa, można powiedzieć, uzbrojona grupa bandziorów. No oni się spotkali się przed amerykańskim sądem, tak, także to jest był budynek sądu amerykańskiego, no bo w każdy stan, no to w Ameryce jest tak jak osobne państwo, można powiedzieć, województwo, każdy stan ma swój kongres, czy ma swój parlament, czy ma swój sejm, no ale Washington ma reprezentantów z każdych stanów, tak, także jeżeli jest budynek federalny, no to jest tam w Portland, bo on sądzi, czy ma sprawy dotyczące przestępstw na poziomie federalnym. No i to należy do, jest pod opieką rządu federalnego, czyli pod opieką Trumpa. No i Trump właśnie zaczyna wysyłać tam pomoc. Portland w Oregon przy tym sądzie
państwowym z Waszyngtonu. Ludzie tam, ci protestujący, ci bandziory zaczęli rzucać jak zwykle kamienie, zaczęli rzucać jakieś koktajle Mołotowa. Policja wcześniej federalna ustawiła takie wielkie płoty, no w sumie na tyle tymczasowe, że protestujący rozwalili to. W Teksasie, w Austin, no to w czasie tych protestów Black Lives Matter, czyli czarne życie znaczy, w międzyczasie tam zastrzelili jednego z tego człowieka, który był przy parlamencie stanowym, coś tam robili. Także to jest wszystko dobrze zorganizowane i ci ludzie nieustannie przychodzą, żeby protestować, no i szabrować i podpalać. Protesty zaczęły się od maja, w maju 25 maja, kiedy George Floyd, bandzior zawodowy, siedział w więzieniu parę lat, wypuszczony był parę lat temu, poszedł, dał fałszywą 20-dolarówkę Hindusowi. Hindus zadzwonił na policję, no bo nie chciał być oszukany. George Floyd był na amfetaminie, na fentatylu, na różnych innych. Opierał się aresztowaniu, uciekł z radiowozu, po ucieczce z radiowozu, a to chłop potężny, tam 1,90 parę, 120 kilogramów, przez 8 minut nie poddawał się, policjant użył legalną metodę przyciśnięcia barku kolanem do ziemi. Przez 9 minut on się nie poddawał. No i facet miał problemy z oddychaniem, tak jak każdy narkoman, który używa amfetaminy. 9 minut nie dał się zaaresztować, no i po prostu zmarł. Kretyni mówią, że to jest morderstwo, no ale morderstwo to by było wtedy, kiedy jego przeciwnik z ulicy by go zastrzelił. To by było morderstwo. On zginął w rękach, czy pod kolanem, można powiedzieć, policjanta, który był szkolony do tego, żeby używać między innymi takiej metody. To nie jest walka na ringu, to jest reprezentant sprawiedliwości, reprezentant prawa i porządku, no i jest bandzior. I dużo kretynów mówi, że to było morderstwo. No to kretyni nie rozumieją, co to jest morderstwo w takim układzie. No i kiedy zginął, to demonstranci we wszystkich tych miastach zaczęli protestować. Portland jest znany z tego, że zawsze protestuje od lat. Komuniści w tych miastach, w zarządzie, w ratuszu i tak dalej, ciągle stali po stronie i stoją do tej stronie protestujących. No teraz zaczynają się budzić powoli. Zaczęli mówić, czy klasyfikować te zachowanie jako zamieszki. No i zaczęli wypuszczać ZOMowców, można powiedzieć. No ale ZOMowcy to nie jest to w Ameryce, to nie są ZOMowcy. ZOMowcy to była policja jednej partii socjalistycznej i oni bardziej likwidowali opozycję polityczną. W Ameryce nie ma jednopartyjnego systemu. W Ameryce można iść i głosować. Można głosować na prawicę, można głosować na lewicę. Nie ma potrzeby zakładania solidarności. Nie ma potrzeby krzyczenia, powiedzmy, tak jak Solidarność powstała i te wymagania wolnych związków i tak dalej, nie ma. Dlatego ZOMowcy szli i lali obywateli, którzy myśleli inaczej politycznie niż czerwone świnie przy żłobie. Także, że to nie jest ZOMO, to jest po prostu są jednostki policyjne, które są wyspecjalizowane w utrzymaniu porządku, kiedy porządek jest potrzebny. Prezydent Trump wysłał właśnie służby federalne, wysłał agentów federalnych, żeby doprowadziły do porządku i broniły budynków federalnych, no bo to jest czyste prawo Waszyngtonu, stolicy, że ma bronić swoich
swoich budynków. Tam są wielomilionowe, to już setki milionów zniszczeń jest w Portland, setki milionów jest zniszczeń w Seattle. No naokoło jest pełno. Major Portland Ted Wheeler, kretyn demokrata, kompletny kretyn, poszedł i protestował razem z tymi bandziorami. No, został trochę podgazowany. No i zaczyna się cyrk medialny. Wychodzi, mówi, że to są SS-mani, że to są najróżniejsze hitlerowcy i tak dalej, no kompletny kretyn socjalistyczny i czerwona świnia, która nie wiadomo co chce osiągnąć, bo on prowadzi te miasto, to jest smród, brud i ubóstwo i nie pomaga kompletnie tym ludziom. Większość tych agentów wysłanych przez Trumpa, no to zostało wysłanych do miast prowadzonych przez demokratów, do miast prowadzonych bardzo często przez czarnych demokratów, do miast prowadzonych politycznie od 40-50 lat. No i tam jest smród, brud i ubóstwo, bo większość ludzi pracujących, większość białych pouciekała na przedmieścia, no bo po prostu nie chce żyć w miastach. W centrum miasta to jest z reguły biznes, banki i tak dalej, nieruchomości. No i cały środek miasta jest opanowany przez mniejszości, które żyją na garnuszku podatnika. No i oni w tej są tak, no żyją na tym garnuszku i są wściekli, że żyją na garnuszku. Są wściekli, że nie są bogatsi. No, prawda jest taka, że nie pracują, nie płacą podatków tak jak dużo więcej innych ludzi. No i to się koło zamyka. Ta nienawiść, socjaliści ich karmią, no a później oni się denerwują przeciwko państwu. A to, że na dzień dzisiejszy lewactwo zwalcza i chce zniszczyć prawicę konserwatystów, czyli Bóg, honor i ojczyzna, no to stają po stronie ci politycy, urzędnicy, stają po stronie ateizmu, bezprawia i tak dalej, i tak dalej. No trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek major zaangażował się fizycznie w rozruchy, tak? Jeżeli tam są podpalenia, zniszczenia i kradzieże, no to on automatycznie powinien się oddalić od tego. Wszyscy, którzy protestują oficjalnie, powinni oddalić się od tego. No ale niestety tak się nie dzieje. Biden oczywiście jako socjalista całujący nogi komunistom nazywa ten prawo utrzymania porządków jako hitleryzm. W Chicago protestujący przyszli pod dom prezydenta miasta major Lori Lightfoot, no to ona jest czarnoskóra, ona jest lesbijką, została wybrana na majora, na prezydenta Chicago. Bardzo lewacka, bardzo na socjalistyczna, no ale ona widzi, co tam się dzieje. Tam w Chicago po prostu ilość morderstw, rabunków i tak dalej, po tej nagonce na policję. Po prostu idzie w górę. No i kretynka pozwoliła czy poprosiła o pomoc federalną, dlatego, że te strzelaniny są nie do opanowania. No ale kretynka cały czas jako demokratka mówi, że to jest różnica pomiędzy protestami i tym, co się dzieje, a tym, że jest większa fala kryminalna. No, jedno jest jak drugie jest jak pierwsze i dla takiej wariatki, żeby nie rozumieć, że to jedno wychodzi z drugiego, to jest po prostu nieprawdopodobne. No i ona odkrzykuje, że ona nie pozwoli na te siły federalne w mieście, że oni tylko mają pilnować porządku. Ona powiedziała, że nie pozwolą na tajniaków, nie pozwolą na aresztowania ludzi na ulicy, żeby naruszali ich prawa, żeby trzymali ich
więzieniu i tak dalej, i tak dalej. No, w CNN mówiła, na CNN to wiadomo, że to jest komunistyczny news network, to też jest banda czerwonych świni, im w ogóle nie można już wierzyć to, co mówią. Trump powiedział, że prawo i porządek, no to jest najważniejsze na dzień dzisiejszy w Ameryce. No i 99% Republikanów się zgadza z tym. No i mam nadzieję, że więcej niż 60% socjalistów, demokratów się zgadza z tym, że prawo i porządek musi być, tak? Jednak ktokolwiek ma jakikolwiek światopogląd, może wziąć dupę w trog i się głosować. To jest Ameryka, są jeszcze dwie partie i każdy ma prawo rzucić swój głos. Także popieranie jakiejkolwiek przemocy, no to znaczy o niedobrym podejściu do obywateli. To jest niemożliwe, żeby ktokolwiek się zgadzał, czy aprobował, niezależnie od tego, jaki jest cel. Ktokolwiek mówi, że tego rodzaju rozruchy są nienaganne, no to jednak jest nieprawda. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że nadchodzące wybory za 100 dni, no bo to już będzie w listopadzie, także to jest sierpień, wrzesień, październik, drugi wtorek listopada. Zdałem sobie sprawę, że w zależności jak środki masowego pokazują tych protestujących, czy pokazują ich jako sympatycznych ludzi, którzy protestują, którzy mają wizję, no i niestety tak czerwone świnie w środkach masowego przekazują, że to są pokojowe protesty, no, ale niestety nie pokazują tych zniszczeń, nie podkreślają tych setek milionów spalonych i tak dalej. Także jeżeli obywatele widzą tych protestujących z jakimś takim przez sympatyczne oczko, no to głosują na lewaków, głosują na socjalistów, głosują na tych postępowych. Ale jeżeli widzą, że to jest banda bandziorów, no i to jest banda bandziorów, no to oni stracą tą publiczną sympatię. No i wtedy kiedy jest za dużo podpaleń, ludzie po prostu przechodzą z powrotem do konserwatyzmu, do tradycji, do porządku i prawa. No, nawet socjalista, demokrata nie chce, żeby mu spalili dom, czy żeby dostał w oko. Sporo miast, miasteczek zaczyna się sama zbroić. W Minneapolis, w Minnesocie to zaczynają chodzić grupki czarnych ormowców z bronią, no bo strzelaniny są nieprawdopodobne. W Colorado, na protest, był jakiś protest, to tam wjechał samochodem, protestujący przyszedł z karabinem, zmierzył do kierowcy, kierowca wyjął go, zastrzelił, później ktoś z tłumu też zaczął strzelać, także ten, co pierwszy wyjął, został zastrzelony, ten kierowca jest zaaresztowany. No także jest makabra, ludzie zaczynają się zbroić, szczególnie w tych miastach, gdzie były te protesty, tam po prostu zaczyna się Afryka, zaczyna się bezprawie, policja nie bardzo chce ingerować czy się angażować. Jest niedobrze, jest nadzieja, że Trump doprowadzi do porządku. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie i będziesz głosował w listopadzie, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów. Mam nadzieję, że jeżeli głosowałeś na Clintonową, czy na Obamę, czy na Clintona, no to już najwyższy czas, żeby otworzyć oczy. Jeżeli rozmawiasz po polsku, wyjechałeś z socjalistycznej Polski, no to na 100% powinieneś zmieniać swoje zapatrywania socjalizmu na konserwatystów. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze, dziękuję najbardziej.
nie subskrybujesz? Dziękuję, serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.